To skoro rozmawialiśmy tutaj o, o herbacie, to chyba jedno z pytań z grupy dotyczyło też tych słodyczy i, i jedzenia, które się, że tak powiem, spożywa przy okazji ceremonii herbacianych. Już wiemy, że podczas ciakaj, czyli tego mniej formalnego spotkania, są to tylko słodycze, a podczas tego spotkania tradycyjnego jest cały posiłek ale mogłabyś chociaż troszeczkę opowiedzieć, jakiego typu słodycze i, i, i co się składa na, na to ciaseki? Ciaseki jest tematem generalnie dość skomplikowanym. Jedna obecnie do, z doktorantek u nas na Japonistce Monika Nowrocka, pisała swoją magisterkę o, o ciaseki. O Boże, chyba muszę ją poprosić, żeby mi dała przeczytać? Myślę, że, że bardzo się chętnie się podzieli robiła właśnie analizę takiego posiłku, jego konkretny skład, czy też elementy, y, które się w nim pojawiają, też zależy od rodzaju spotkania, bo na przykład y, na spotkaniu porannym pominiemy jaki mono, czyli mhm, smażone, pieczone, m, pieczone, takie grillowane, trochę podpiekane mhm. rzeczy, i y, generalnie będzie to posiłek lżejszy, trochę bardziej taki na start niż coś takiego ciężkiego, chociaż Herbaciany posiłek zazwyczaj jest lekki. Nie są to jakieś bardzo intensywne smaki, nie znajdziemy tam nie wiem, czosnku, cebuli, yy, ostrych przypraw. Będzie to bardzo klasyczna, prosta kuchnia japońska. Podstawą jest dla nas ryż, zupa, jakieś mukozukę, czyli taka jakaś mała potrawa, którą położymy z, jakby na tyle tacy, na pewno będą jakieś kiszonki na sam koniec posiłku. Często pojawia się właśnie yakimono, czyli e, potrawy pieczone, grillowane. A owoce na koniec? Jakieś suimono się pojawia? Mm, Chyba niekoniecznie, o, nie, nie? Nie bardzo. One, zamiast, zamiast, nie tego, zamiast tego mamy raczej tak zwane omogasi, główne słodocze, też, czy też namagasi które są pewnie tym, co większość ludzi kojarzy z japońskimi słodyczami, czyli jakieś takie duże słodycze z pasty, z fasolą, jakieś z mąką ryżową, Uwielbiam i głównie smakujące cukrem i fasolą. Są cudowne, kocham je. Ja też je uwielbiam, ale bardzo niewiele znam innych osób oprócz nas, które <laughs> lubią to. <laughs> Jest to smak dość specyficzny i za każdym razem, jak się w Polsce mówi, że słodycze słodki ze słodkiej fasoli. To się ludzie patrzą zazwyczaj jak na wariatów. Chyba, jak fasola chyba tylko Wietnamczycy nas zrozumieją, bo oni <laughs> jednak też e, trochę inne, ale też robią. Dokładnie. Jak fasola może być słodka? Ale może być i jest bardzo dobra. Czyli takiego typu słodycze. E, a pamiętam, że jak e, byłam na tym spotkaniu, które prowadziłaś, to e, w, w tej uproszczonej wersji to były takie ciasteczka, które tak. się na papierku tak, podawało. tak. E... Oprócz właśnie omogashi czy namagashi yy, mamy tak zwane higashi, czyli słodycze suche. I to są słodycze, które podaje się do lekkiej herbaty. To jest bardzo często na przykład cukier wyciskany w jakiś kształt albo jakieś senbei, ciastko ryżowe. Tych podrowych cukierków to chyba nie lubię jednak. Bo to jest, bardzo, bardzo taki... mało w tym jest smaku, prawda? Tak, tak ja prostu... myślałam, że to jest do słodzenia herbaty. Tak naprawdę pełni poniekąd taką funkcję, ale zamiast wrzucić to do herbaty, zjadamy to przed jej wypiciem, żeby ten słodki smak i herbaciany. Ja na to nie mówię, nie lubię mówić ani gorzki, ani cierpki, bo, bo tak naprawdę nie oddaje to smaku, żeby one się tak wymieszały i stworzyły taką fajną harmonię. No to w innych kulturach też taki zwyczaj, wiem, że jest w krajach perskich czy krajach arabskich też brało się grudki po prostu cukru do ust i potem się zapijało dopiero herbatą, nie wrzucało się i nie mieszało łyżeczką. I chyba to samo w Rosji, do tej herbaty serwowanej z samowaru, Czasami prawda? Czasami tak. Mhm. Czyli to nie jest ale taki uh, wynalazek, ja myślałam, że to jest właśnie taki bardzo rosyjski wynalazek, mhm. ale... Okazuje się, że jak zwykle na świecie ludzie wymyślają to wszędzie, samo wszystko. Wszędzie tak. na świecie herbata jest z Chin i nazywa się Cia, tylko w Polsce nazywa się herbata. Myśmy zaczęli od ziół. A powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o to spotkanie, to te słodycze to jest tak jakby moment przed herbatą, jeszcze, prawda? To nie jest tak, tak jak u nas na deser. Tak. Tylko tak jak powiedziałaś, bierzemy. Coś słodkiego do buzi mm -hmm. i po to, nie wiem, może, może sobie to źle tłumaczę, ale tak, żeby w pewien sposób te kubki smakowe mm, przygotować, naostrzyć na, na, na ten smak herbaty. Być może tak właśnie jest. Chodzi o to, żeby mieć jakby dalej to wspomnienie słodkiego w ustach, żeby to tam dalej jakoś tak grało, było. Może niekoniecznie bardzo intensywnie. Nie, nie pijemy herbaty, mając te słodycze w ustach, ale staramy się zjeść przynajmniej jeden z nich, bo zazwyczaj podajemy tak, żeby goście mogli wziąć po dwa. Staramy się zjeść jeden z nich, wypić tę herbatę, drugi możemy zjeść albo później, albo zostawić, żeby zjeść przed drugą herbatą. Bo podczas spotkania może, mówi się, że można wypić. Można jak najbardziej można i nawet należy często poprosić o drugą czarkę tej lekkiej herbaty. O trzecią może już niekoniecznie, bo to już tak trochę przeciąganie struny. Jeśli chce się napić ciało, to się po prostu można napić wody. Na herbatę się idzie, żeby się napił duch. Mhm. Czyli jemy te słodycze, potem próbujemy tej, tej herbaty i jeżeli to jest herbata usucia, czyli ta delikatniejsza, no to dostajemy swoją czarkę. Mhm. Jeżeli to jest koicia, czyli ta gęstsza, wszyscy piją z jednej czarki. I teraz tak. ja mam do Ciebie pytanie mhm. takie, bo bardzo często prowadzicie te e, ceremonie dla ludzi, którzy albo nie byli w Japonii, albo w ogóle nie są, mm, nie są do końca obeznani z tą sztuką. Jak ci Europejczycy czy, czy e, Polacy ogólnie reagują na sytuację, kiedy e, przejawem bardzo, że tak powiem, Tradycyjnej, eleganckiej sztuki herbaty z picie z jednej filiżanki. Czy zauważyłaś, żeby oni mieli z tym kłopot, zaskakuje ich to? Raz na jakiś czas bywa tak, że nam goście rzeczywiście mówią, nie wypije po kimś. Ale zdarza się to bardzo rzadko, bo zazwyczaj nie wrzucamy naszych takich pierwszych, ra, pierwszy raz przychodzących gości na głęboką wodę, jaką jest herbata gęsta. To już wymaga pewnego obeznania, znajomości formy. Musimy wiedzieć co, jak, jak tę herbatę przyjąć, co zrobić, jak ją dalej podać. A więc jest to już trochę wyższa szkoła jazdy. Goście bardzo często czują się już dość spięci i jakby nie wiedzą do końca, co się dzieje przy tej lekkiej herbacie. A więc żeby ich dalej nie konfundować, po prostu zazwyczaj zostajemy przy tej lekkiej herbacie która już bardzo często jest wystarczająco mocnym doświadczeniem. Tak, zwłaszcza jeżeli ktoś w ogóle nie, nie jest przyczajony do takiego, do takiego smaku i, i konsystencji. A powiedz mi, gdyby ktoś chciał to doświadczenie chociaż trochę odzorować potem w domu, powiedzmy, że kupi sobie trochę lepszą herbatę, koniecznie właśnie szczelnie zapakowaną, albo ją nawet z podróży. To y, czy m, bo ja na pewno mogę się przyznać, że z pierwszej podróży do Japonii już przywiozłam ciasen. W ogóle to było <śm> dla mnie oczywiste, że muszę kupić ten pędzel, bo ciasen to jest ten pędzel, którym roztrzepujemy, więc, więc mam go. Natomiast y, jak sobie radzić z tą herbatą, jeżeli nie, mają, nie, nie ma się tych utensyliów? Bo z tego co pamiętam, to y, nasypuje się trzy porcyjki to małą Dwie? Łyże... Dwie. Dwie. Wie, nawet w naszej szkole dwie. Chyba, że trzeba coś tam dołożyć, to, to wtedy można oczywiście e, pracować nad tym. Ja się spotkałam też właśnie z tym, że trzy, że, że ale to może jakaś po prostu, nie wiem, in, inna, in, inna szkoła była. Mhm. E, natomiast daje się odrobinę tej herbaty, mhm. zalewa się go nie wbrew temu, co znaczy. You, no, bo ono nie znaczy tak dokładnie w wrzątku, prosto takiego białej wody, prawda? Tylko odrobinę przechłodzoną. tam. Chociaż bardzo często, tak naprawdę, my podczas spotkania herbacianego mamy kociołek pełen wody. Mhm. Ta woda powinna się gotować. To powinien być wrzątek. Oczywiście ona się trochę ochładza w momencie, w którym nabieramy o tym No właśnie bambusowym czerpakiem. Mhm. czerpakiem i wlewamy do czarki, ale w przeciwieństwie do herbaty liściastej... Chińskiej na przykład, gdzie się bardzo pilnuje, prawda? Tak, tak, tak. Nawet japońskiej sencia. W matcha herbata jest proszkiem. Tam nie, mają, nie ma porów w liściach, które mogą się zamknąć, więc nawet jeśli to będzie wrzątek, to to nie jest kwestia... Smaku herbaty, tylko głównie tego, czy gość jest w stanie wypić coś takiego. W Japonii, tak na niektórych ludzi określa się mianem nekodzita, czyli ludzi o kocim języku. Mhm. To są ludzie, którzy po prostu nie są w stanie pić albo jeść gorących napojów i, i potraw. I wtedy można rzeczywiście dodać tej chłodnej wody żeby tę herbatę odrobinę ostudzić, ale są też tacy ludzie, którzy uwielbiają pić bardzo gorącą herbatę. To ja. Więc wtedy gospodarz, znając preferencje swoich gości, może dostosować temperaturę wody, może nawet zapytać gdzieś w międzyczasie, nie wiem, ach, czy wolałabyś herbatę chłodniejszą czy cieplejszą. I mogę dostosować wszystko do, do potrzeb mojego gościa, bo o to właśnie chodzi, żeby gościa ugościć, i żeby on się czuł dobrze. Dla mnie genialne są te krany z ciepłą wodą w restauracjach japońskich, gdzie właśnie można sobie zalać bezpośrednio macie i tam jest temperatura pewnie pomiędzy 60 a 70 stopni, tak żeby już od razu, jak można ktoś przychodzi do restauracji, można było wypić, <laughs> nie trzeba było czekać na to, aż troszeczkę się ta temperatura przechłodzi, ale... Nie zdawałem sobie sprawy z tego właśnie, że to jest zawiesina bardziej niż roztwór, że który się rozpuszcza w wodzie, więc faktycznie teraz, teraz ma to sens, że, teraz, że ta herbata jest gotowa od razu po, tak, po zamieszaniu, tak. przygotowaniu. Teraz niestety też bardzo często spotyka się taką herbatę Macia Instant. I na przykład w wielu hotelach, gdzie mamy ten taki to miejsce, gdzie jest czajnik z wodą i, mhm. i do tego jakaś herbata, kawa, no tak jak w każdym hotelu. No tak. Bardzo często te saszetki to nie jest macia taka, jak właśnie o jakiej rozmawiamy, tylko taka macia instant i czasami nawet ją do domu też kupowaliśmy. Mhm. Ona jest fajna, bo ją na przykład można dobrze z mlekiem gorącym mhm. roz, rozmieszać i bardzo często taką macię też pijaliśmy, więc to... To też dla niektórych może być właśnie zaskoczeniem, że ta prawdziwa Macia to jest zawiesina i wbrew pozorom, no, jednak ludzki język, nawet niekoniecznie ten ta wyczuwa mimo wszystko te drobinki tej zawiesiny, mm -hmm. prawda? Gdzieś tam. No, generalnie jest kawa i kawa rozpuszczalna. No, dokładnie, można tak powiedzieć. Natomiast mnie faktycznie zaskoczyło, bo mi się zawsze wydawało, że odrobinę tą wodę trzeba, trzeba przechłodzić, zanim się tą Macie zaleje, żeby jednak tych antyoksydantów wszelkich nie, nie, nie popsuć w niej, w roślinie po prostu, żeby jakby tej, tych jej substancji e, drogocennych nie popsuć. Natomiast to, to ma sens i tutaj chyba przejdziemy do kolejnego pytania e, z naszej grupy. Niech ty dobrze pamiętasz. E, to ma sens. Ja obiecałem dziewczynom, że będę pilnował. Jeszcze tutaj kilka pytań jest, także Szukujcie się, bo dziewczyny nas zamordują, jak, nie, jak tych pytań nie zadamy. No właśnie, bo, bo, bo inną, inną nazwą na drogę herbaty, czyli Sado. Lub Ciado. To no właśnie. Dwa czytania. Właśnie, właśnie. Bo tutaj to jest dosyć taka kwestia, żeśmy zaczęły o tym z Danusią rozmawiać, mm. bo ja się przyjaźnie z synem mistrzyni sąsiedniej szkoły, mm. nie urasenkę, tylko teraz sobie nie, nie przypomnę. Omotę. O senkę. Mm -hmm. O senkę mm -hmm. i e, on e, on jest bardzo dobrze wykształcony, pilnuje, żeby jego dzieciaki, które teraz są nastoletnie, zdają różne tam matury, niematury, mm -hmm. e, inne egzaminy, żeby bardzo dobrze się uczyły. I on mi kiedyś zwrócił uwagę, że nie mówi się ciado, bo to jest nieprawidłowe, że to jest, jest w ogóle jakaś dziwna nowomowa i że to czytanie jest błędne. I że bardzo często na tym egzaminie z które którzy oni tam piszą mm. coś takiego, nasza matura, że to jest podchwytliwe y, pytanie, właśnie na tym egzaminie, że jeżeli ktoś napisze, że to jest Ciado, to to jest źle. I ja z tym miałam bardzo dużą zagwostkę, mm. bo zanim on mi to powiedział i zanim on mi poprawił, bo. Y, Właśnie przeglądał chyba też częściowo ten mój artykuł o, o, o tej herbacie. Powiedział, że jest znakomity, mm. ale jest zbulwersowany <laughs> ogólnie. To ja sobie z tego nie do końca zdawałam sprawy, bo wszędzie mi ten termin ciado jednak spotykał dookoła. Mm. I, i, i tu jest ta zagwostka właśnie, czy to może się jakoś zmieniło, czy może lingwistycznie, mm. a jeżeli chodzi o drogę herbaty, jest trochę inaczej, ale to rzeczywiście. To też, to też trochę jest inaczej, no bo on był synem tej mistrzyni, mm -hmm. więc wyrastał, że tak powiem, mm -hmm. w tym duchu. Zresztą zapraszał nas do jej domu, Są w połowie mm -hmm. drogi między Tokio a na Narite, że ona już nie praktykuje, ale że na pewno nas chętnie przyjmie mm -hmm. i nam wszystko pokaże, więc no mam taką zagwozdkę właśnie, bo nie, nie chciałabym mm -hmm. złych informacji ludziom przekazywać dalej. To czy to ciadą? Można. Ciadą? E, można. E, znak na herbatę ma czytanie zarówno cia, jak i sa. One po prostu wyszły z różnych okresów, kiedy czytania tych, tych znaków przychodziły do Japonii. Jasne, mm -hmm. One przychodziły w różnych falach. E, jak tak o tym pomyśleć, często mówi się, nie wiem, ocia, ryokcia, kocia. Czyli cia tak, jest to... czytaniem jak najbardziej używanym. Tak, to jest to bardziej popularne czytanie tak, zdecydowanie. Tak. Bardzo często też się spotykam właśnie z y, określeniem naszej drogi jako sado i nie jest to określenie błędne w żadnym wypadku. E, my w Urasenkę staramy się mówić jednak ciado, e, ponieważ to jest y, jakby nasze oficjalne czytanie. Czyli to jest czytanie, które e, głowa naszego rodu, rodu przyjęła za, e, za, pły... za to akceptowane. Tak, mhm. przyjął i mówi, że należy mówić tak, podejrzewam, że to było poparte jakimś głębszym badaniem, researchem, bo bardzo dużo osób w świecie herbaty właśnie tym się zajmuje badaniem w tych wszystkich tekstach. że ta konkurencyjna szkoła może z premedytacją. E, Być może, może nie z premedytacją, może oni mają jakieś inne źródła, inną interpretację tych źródeł, ale my w urasenkę zazwyczaj powiemy ciado raczej niż sado. Ale to też może chyba bardzo wynikać z tego, że jednak w Kansai trochę inaczej się mówi, prawda? Tak, to też Na, jest prawda. Jest bardzo wiele alternatywnych terminów. Tak. Chociażby, no nie wiem, najsłynniejsze to geiko, maiko, który, mm. których nie używa się w, w Tokio, prawda? Że mm. gejsze z Ginzy zupełnie inne mają te swoje mm. przydomki, ale e, jednak e, mocno zakorzenione. Więc ja muszę tu głębiej jeszcze <laughs> chyba poszukać. No dobrze, ale ja zaczęłam mówić o, o tym wrzątku, bo mhm. drugim bardzo popularnym określeniem, i nie tylko samej tej drogi herbaty, bo ciado czy sado to jest dosłownie droga herbaty, mhm. właściwie herbaciana droga, to jest to określenie, którego nauczyła mnie tak naprawdę twoja, twoja sensei. Mhm. Chodzi o cianoju, czyli wrzątek do herbaty, gorąca woda do herbaty. Ja byłam strasznie zaskoczona, bo ja to ju jak najbardziej znałam, ponieważ jestem świrem, jeżeli chodzi o onseny. I to ju w kółko tam się pojawia na zasłonkach jako tak, pomieszczenie tak, tak. z gorącą wodą. I byłam naprawdę szczerze zaskoczona, pozytywnie. Natomiast nie dawało mi właśnie to spokoju, że jak to wrzątek do herbaty. W ogóle mi się to jakoś tak właśnie nie składało, zwłaszcza, że, że też. Chętnie piję liściastą herbatę. Bardzo lubię chińskiej, tajwańskiej herbaty. Gdzie tam to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby. Woda czasami musi mieć 72-75 stopni. Niedopuszczalne jest, żeby, żeby, żeby takim białą wodą gotującą się za, za, zalać herbatę. I właśnie. Skąd się to w ogóle to, to cianoyu wzięło? To jest jakieś mniej oficjalne sformułowanie? Nawet nie. Cianoyu jest tak naprawdę określeniem wcześniejszym. Takim opisowym, prawda? Opisowym i pojawiało się w tekstach e, dotyczących herbaty i w tekstach dotyczących teorii e, właśnie herbaty dużo wcześniej i częściej niż ciado, czyli tak naprawdę to ciado jest takim trochę ciado, sado, cokolwiek tam... Wysublimowanym... Ktu, 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 tak, którekolwiek przyjmiemy... Tak, to już był moment, w którym zaczęto określać przeróżne rzeczy jako do, droga e, i zaczęto to, to tak trochę kategoryzować, ale rzeczywiście e, na przykład w tekstach przypisywanych uczniom Rikiu, kto, który zrewolucjonizował herbatę i, i stworzył właściwie herbatę w formie, jaką mamy dzisiaj w naszej szkole, w tekstach, które oni zapisywali z jego nauk, właściwie nie znajdujemy, wydaje mi się, słowa ciadoł, a dużo częściej znajdziemy ciano Na przykład w jednym z bardziej znanych wersetów pochodzącym ze zbioru zwanego Rikyu Hyakusyu, czyli 100 wierszy Rikyu, a właśnie 100 wersetów z naukami przypisywanymi Rikyu, zapisanymi przez jego uczniów, znajdziemy wers nomu Czyli należy wiedzieć, że cianoju, czyli ta sztuka herbaty to tylko zagotowanie wody, utrzepanie herbaty i jej wypicie. Łatwizna. Absolutnie. A myślisz, że to cianoyu, bo to są bo to jest bardzo takie opisowe określenie, czy ono przez japończyków jest e, tak jakby w lot rozumiane, że to się łączy z drugą herbaty, czy niekoniecznie? Nie jestem w stanie powiedzieć na pewno. Jak wrócisz, to ci zadamy to pytanie jeszcze <noise> Zapiszę raz. Zapiszę sobie gdzieś <noise> z boczku e, nie wiem, w telefonie, na notatniku tak, i będziesz? koniecznie zadam pytanie, pójdę w zwiat terenowy w Kioto cianoyu toła. No, dokładnie. Nie z cianoju. Zapytamy i dowiemy się, czy, czy ludzie w Kyoto kojarzą. Wydaje mi się, że jest to określenie raczej znane. Jeśli komuś się powie o czymś związanym z cianoju, to raczej będzie wiedział, że chodzi o tę drogę herbaty, sztukę jej przygotowywania i sztukę organizacji tych całych spotkań. No dobrze, a jakbyśmy chcieli zrobić sobie liptona w Japonii, z torebki zaparzanego, to też będziemy potrzebowali gorącej wody do herbaty, nie? No tak. <laughs> Więc teoretycznie mogłoby się takie sformułowanie tam pojawić. Też. Tak naprawdę, <laughs> jeśli mm, zejść do jakiegoś takiego bazowego poziomu tego, czym jest herbata, o co w tym wszystkim chodzi, to tak naprawdę ducha herbaty. Możemy przekazać i robiąc zwykłego liptona, nigdy w życiu nie trzymając ciaseną w ręku, już o siedzeniu obok matca w ogóle nie mówiąc. Tak naprawdę chodzi o to, żeby przyjąć gości, dać im to, co mamy najlepsze i duch herbaty to wcale nie żyje w tych wszystkich utensyliach, których używamy w herbacie, tylko w tym, że robimy coś specjalnie. Dla naszych gości, myśląc o nich, dopasowujemy do nich wszystko. Organizujemy dla nich takie spotkanie, które ma dać nam jakąś, nie wiem, wartość duchową, dać nam coś dobrego w życiu. Ale to wiesz, co bardzo mi się to kojarzy z tym, co pamiętam, kiedy mam mojej babci na wsi. Ja bardzo dużo tam czasu spędzałam, właściwie wszystkie wakacje i, i ferie. I przychodziły do niej te kumy, tej mhm. koleżanki i one rzeczywiście siadały przy tej filiżance herbaty i to jeszcze wtedy w tych koszyczkach metalowych, mhm. no bo tak było. I one siadały przy tej herbacie i tam zawsze któraś coś wyciągała, to jakieś mhm. cukierki, a to jakieś ciasteczka. I, I faktycznie one siedziały tak sobie, wcale niekoniecznie musiały plotkować, tylko mhm. tak gdzieś przy tym piecu przytulone tak sobie razem spędzały ten czas, i to, i to bardzo piękne. Było. Myślę, że to jest właśnie taka esencja herbaty, i znów wracamy do, do tego, że. Może nie tyle terminologii, co tego, że ludzie wszędzie wymyślają to samo. Mhm. Jakiś taki hive mind totalny e, działa na całym świecie, I, i chociaż ta gościnność, która jest sednem herbaty, przyjęcie gości. Jest typowo japońska i oczywiście ubrana w tę japońską szatę pokoju, utensyliów, herbaty, kimona, nie kimona, nie wiadomo czego. Chodzi właśnie o, o tę gościnność, która w wielu bardzo kulturach się pojawia. I tak naprawdę cianoju można praktykować nie tylko siedząc na macie i robiąc tę herbatę, ale po prostu żyjąc w konkretny sposób i w konkretny sposób odnosząc się do ludzi. No dobra, to wiemy, że to jest pojemny termin, e, jeśli chodzi o właśnie ceremonie chrypociane, ale mimo wszystko mamy właśnie też jeszcze pytanie u nas, na grupie było, czy można popełnić jakieś fapa, czyli czy są jakieś popularne pomyłki, które się zdarzają, mhm. jakieś głupie rzeczy, które ludzie na ten temat mówią, a które są niezgodne z, pra z prawdą, albo czy zdarzyły ci się jakieś śmieszne sytuacje e, związane z, nie wiem, e, przekręceniem czegoś w trakcie ceremonii, czy... No, czy można popełnić mhm. jakieś zawirowe, e, tutaj e, nietakty? Zacznijmy może od tego, wspomniałeś głupoty, które ludzie mówią. E, może nie do końca głupoty, ale e, coś, co jest bardzo powtarzane, szczególnie na Zachodzie, ale nie do końca zgodne z prawdą. E, to jest to określenie, które się przewija za każdym dosłownie razem, kiedy mówimy o drodze herbaty. Ceremonia herbaciana, rytuał. To się jakoś tak kojarzy bardzo religijnie, wzniośle, pompastycznie. Z muszą satanistyczną mi się Tak, jakieś z, takie... Z, jakieś ofiarowaniem jakieś... kozła. bo kota. Albo kota. <laughs> Dokładnie, jakieś takie przedziwne rzeczy. My staramy się bardzo unikać tych określeń, Mówimy o spotkaniach herbacianych dużo częściej niż o rytuałach czy, czy ceremoniach. Jeśli chodzi o Fopa, kiedyś na, na naszych zajęciach na kejko usłyszałam frazę, która mi utknęła tak naprawdę w głowie i która mnie bardzo często w, w niektórych momentach wspiera. W czasie kejko, w czasie ćwiczeń, nic nie można zrobić w 100% dobrze. Zawsze jest coś, co trzeba poprawić. Bo po to się uczymy, tak? Żeby się poprawić, nigdy nie myślimy, ach, ja to już wiem wszystko. Ja to już mogę w ogóle przestać. Do widzenia, dobranoc, ja już jestem mistrzem. Mówcie <sum> mi sens. Dokładnie. <sum> e, więc na kejko nic nie możemy zrobić dobrze. Za to na spotkaniu herbacianym, kiedy już jesteśmy gościem, tak naprawdę nic nie możemy zrobić źle. Nikt nam nie wytknie, chyba że będzie to jakaś sytuacja niebezpieczna dla ludzi czy przedmiotów. Wtedy ktoś delikatnie zwróci uwagę, czy mogłabym prosić nie wiem, żeby nie opierać się o ściany, bo w pokojach herbacianych ściany są delikatne, pokryte gliną, papierem. U nas jest to bardzo ciężko wymienić, więc my zawsze zwracamy uwagę, że prosimy o nie wnoszenie, nie wiem, plecaków, torebek, toreb od aparatów, nie opieranie się o ściany zdecydowanie. Ale tutaj chyba można im to tak co sugerować, że nawet samurajowie zostawiali te miecze do Dokładnie, to, dokładnie to tak... Pokoje herbaciane miały specjalną półkę, na którą samuraj odkładał swój miecz i wchodził po pierwsze bez, bez broni, bez jakiegoś niebezpiecznego zamysłu, no a po drugie bez niebezpieczeństwa dla przestrzeni delikatnej, pokrytej papierem gliną, bambusem. <noise> Więc każdy się może poczuć jak samuraj na takiej ceremonii. Zresztą ja uwielbiam to słowo ceremonia, nie dlatego, że jakoś gloryfikuje i, i umacnia, <noise> tylko po prostu to słowo dla mnie tak pięknie brzmi. Jest tak po prostu, nie wiem, w ten sposób. Ono już dźwięczy mi gdzieś <noise> w uszach. Zupełnie nie mam takich. Konotacji negatywnych jak Konrad, wręcz przeciwnie. Nie, ja nie mówię koniecznie, że to jest negatywne. Po prostu w dzisiejszych czasach ceremonia nie jest może modnym słowem, mm -hmm. bo raczej się nie praktykuje rytuałów. Mhm. Ale ceremonia zaślubin, albo nie wiem, ceremonia nadania tytułu doktora. Znaczy, ja pracuję na uczelni, więc u mnie jednak to słownictwo takie istnieje. dosyć starodawne, można powiedzieć, że takie archaizmy cały czas funkcjonują, one mi się wydają zupełnie normalne. Mhm. Czekam na kolejną ceremonię, mam nadzieję, że się uda. Ale no dobrze, to, to taki, taka, taka dygresja. Mhm. Ale czy zdarzyło się, że ktoś zrobił dziurę u Was? papierze albo zdarzyło się zdarzyło się była jakaś ekipa telewizyjna chyba o i, i zrobili nam dziurę w siodzie. dalej nie wymieniliśmy tego papieru dalej się za to nie zabraliśmy e, ale zdarzają się takie sytuacje no, przestrzeń jest używana staramy się ją bronić tak jak możemy mówić gościom żeby nie robili czegoś zwracać uwagę żeby nie wiem nie wchodzili w butach łapać ich żeby żeby nie dotykali nie brali nam rzeczy nie dlatego, że im nie ufamy, tylko dlatego, że po prostu wiemy, jak delikatna jest ta przestrzeń i jak łatwo chwila nieuwagi osoby, która nigdy w takiej przestrzeni się nie znajdowała, może skończyć się katastrofą dla przestrzeni osoby i wszystkich zaangażowanych. Czyli od dzisiaj nie będziemy mówili, że jak słoń w składzie porcelany, tylko jak ekipa telewizyjna w pawilonie herbacianem. <grym> 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 Ale są też bardzo fajne ekipy telewizyjne, które znają się na rzeczy, robią wszystko tak jak trzeba. Więc nie wszystkie, nie wszystkie ekipy telewizyjne to, to demony i zagrożenie. A czy ktoś wylał kiedyś herbatę na tatami? Oj, żeby to raz. I co wtedy się robi? Zabiera się czarkę. Jak ktoś ma przy sobie kajsi, czyli takie papierki ryżowe, na, których, mm. na które bierzemy swoje słodycze, to zazwyczaj się zasypuje to wszystko tym kajsi. Jak ktoś ma jakąś swoją chusteczkę, którą zawsze powinniśmy mieć tam w rękawie, czy w swojej torebce takiej z rzeczami gościa, to, to się wyciera. No i potem oczywiście przeciera się tematę ręcznikiem. Jeśli to tam zaschnie, to trzeba to czasem wydrapać, czasem tak wybić, porządnie kilka razy uderzyć w tematę. Te więc to się da, da wywabić jak najbardziej i nieraz się zdarzało tak, że ktoś potrącił czarkę i cała czarka herbaty się rozlała na matę. No właśnie, a tak przy okazji tych papierków, to mm -hmm. ja pamiętam, że, że taki jest mm, zwyczaj, że jeżeli ktoś jest ubrany w kimono, ma te szerokie rękawy, to po zjedzeniu tego y, czy, jakiegoś smakołyku... Tych słodyczy, które są serwane na tym papierku, to mm. się powinno go schować do, do, do rękawa. Mm. A co, jeżeli ktoś przyjdzie ubrany w fuku no, normalne takie zachodnie ubranie, mm. i na dodatek jeszcze nie ma żadnych kieszeni. kieszeni. A jak nie ma kieszeni? Mm, jak nie ma kieszeni, to jeśli trzeba jest, siebie włożyć. Myślę. Jeśli jest człowiekiem, który praktykuje herbatę, e, zazwyczaj ma swoje fukusabasami. Mm. To jest taka mała torebka w wielkości naszego powiedzmy. Portfela. Większego portfela mm. albo prawie kopertówki. E, tam każdy gość ma swoje gościowe utensylia, powiedzmy. Czyli taki ten nożyk. Taki, e, tak. Nie? Kajsi, czyli te papierki ryżowe, na które wykłada swoje e, słodycze. Tam jest wsunięty ten taki nożyk metalowy, drewniany, plastikowy, z czego tam jest do pocięcia tych e, miękkich, wilgotnych słodyczy. Każdy gość zazwyczaj ma też kobukusę, czyli taką bardziej zdobną, bardzo często jedwabną materię, taki no, kwadracik materiału, na którym można e, położyć e, niektóre utensylia. I zazwyczaj goście mają też swoją fukusę, czyli trochę większy kawałek jedwabiu, którego używa się do e, oczyszczania przedmiotów. Czyli każdy gość tak naprawdę idąc na spotkanie, jest w pewnym sensie gotowy na to, żeby zostać gospodarzem. Ale to są te osoby, które, tak jak powiedziałaś, znają się na herbacie. Mhm. A jeżeli są to turyści, którzy zupełnym przypadkiem zaplątali się w jakimś pięknym ogrodzie i okazało się, że właśnie za pięć minut zaczyna się ceremonia herbaciana i ona nie kosztuje, nie wiem, milionów, mhm. manów jenów, manów enów nie kosztuje, i oni by chcieli wziąć tym udział, a, a są ubrani tak, no. Nie, nie, nie są. To, 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 to jak w ogóle się zachowywać? I tu zaraz przejdziemy do pewnie kolejnego Uf. pytania. Wtedy już wchodzi, e, można powiedzieć gościnność czy e, po japońsku to jest kinockai, czyli jakby używanie zwracanie u, uwagi u, na to, co uh -huh. się dzieje. Gospodarz nie chce stawiać gości w sytuacjach niezręcznych. Ale gospodarz jest zawsze uważny, skupia się na gościach, nie myśli o milionie innych różnych rzeczy, tylko ten moment, w którym organizuje spotkanie herbaciane, to moment, w którym jego pełna uwaga jest poświęcona gościom. Czy on wychwytuje takie niezręczności i jakoś im to ułatwia? Absolutnie. I właśnie chodzi o to, żeby goście czuli się komfortowo, żeby oni mieli dobre przeżycie, żeby to był dobrze spędzony czas. A nie czas, kiedy siedzą na tej macie nie do końca wiedzą, co się dzieje, gdzie rękę włożyć, nogę, nie wiadomo, gdzie patrzeć i w ogóle, tak, co no, ja tutaj nogi robię. Nogi drętwieją, ja. trzeba klęczeć. Ja myślę, że tutaj zasada standardowa też turystyczna się przydaje, że jak nie wiesz, co robić, to rób to, co robią wszyscy naokoło. Tak, ale też w duchu herbacianym jest to, że, że gospodarz zauważy i na przykład powie, ach, jeśli bolą cię nogi, absolutnie usiądź inaczej. Po turecku. Po turecku na przykład. Ważne jest tylko to, żeby nie wystawiać nóg przed siebie, bo my nóg nie kładziemy w czasie posiłku na stole, więc też nie, nie wywalamy ich gdzieś tam przed siebie na matę. No bo ta tam jest poniekąd naszym stołem, zdecydowanie. No dobrze, czyli jak już jesteśmy przy tych turystycznych pokazach właśnie herbaty, Tradycyjny, tradycyjnych pokazach ceremonii? Kurczę, teraz nie wiem, jak mówić o Możesz tym. Możesz mówić ceremonii, bo to będzie zrozumiałe jednak dla, dla tych ludzi A, mniej zaangażowanych. Małgorzata się pyta, czy są takie pokazy w Japonii po angielsku, czy, czy nie trzeba znać japońskiego? No, oczywiście, że są, prawda? To, oczywiście, wszyscy, że są. to wszyscy wiemy. Ja mogę rozwinąć to pytanie troszeczkę w stronę taką, że w jaki sposób uniknąć totalnych pułapek turystycznych, które służą. Wyciąganiu kasy i nie mają nic wspólnego z faktyczną tradycją. Mm -hmm. Czyli właśnie, jak wybrać sobie taką ceremonię gdzieś tam podczas wyjazdu, żeby ona jak najbardziej była właśnie zbliżona do tej ogóle, klasycznej jakiego. kultury. Bo my y, długo, długo polecaliśmy to miejsce, w którym my byliśmy i my byliśmy tam parę lat temu. Bo to po jejku, ta ceremonia miała miejsce chyba z 7 lat temu. Mm -hmm. y, I bardzo to wspominamy tak, że to było prawidłowo zrobione. Zresztą upewniłam się mm -hmm. po, po tym, co się od Was e, nauczyłam, że, że mimo, że to było bardzo krótki ciaka i też e, było oprócz nas chyba jeszcze jedna para była też e, gadzińska. To wszystko było bardzo, bardzo prawidłowo, mimo że lecz, leciutko, przy przyspieszonym mm -hmm. tempie. Natomiast e, teraz po latach parę osób, jakby z tego z tej naszej rekomendacji tam próbowało szukać tego miejsca i, i, i twierdzili, że tak było wszystko po łebkach, że nie wiedzieli co się dzieje, że w ogóle że, że chyba się to skończyło, może ktoś inny się tym zajął, albo nie wiem, może zmienili formułę. No właśnie, gdzie, gdzie szukać, czy, czy mogłabyś nawet może coś, coś polecić, albo jakieś strony internetowe, albo coś w tym stylu, bo no, nasza grupa jednak podróżnicza, dużo naszych słuchaczy... Słucha tych naszych audycji także po to, żeby e, pewne, jakieś takie turystyczne, nie bójmy się tego mm. słowa, e, rekomendacje chyba też znaleźć, byłoby fajnie. Mm -hmm. Tu muszę się przyznać, że nie będę chyba w stanie wiele pomóc. W Japonii byłam tylko raz i był to wyjazd bardzo mocno herbaciany, ale też bardzo. Mocno zorganizowane. Mocno zorganizowane. Byłam z moimi nauczycielami, byliśmy w oficjalnych miejscach naszej szkoły, na oficjalnych spotkaniach, ale myślę, że miejsca nie najgorsze to świątynie. Bardzo często przy świątyniach buddyjskich, szczególnie Zen, znajdują się pawilony herbaciane i tam bardzo często organizowane są spotkania Czyli po tych świątobliwych mędrcach nie powinniśmy się spodziewać, że nas że naciągną, powiedzmy. Tak, tak, myślę, że tak. Bardzo, bardzo cenna uwaga. Przy wielu muzeach związanych z herbatą też raz na jakiś czas organizowane są spotkania, ale jeśli zależy nam na po prostu napiciu się herbaty, czyli tak, żeby zjeść słodycze, usiąść i, i napić się herbaty, może niekoniecznie oglądać cały ten Rytuał w cudzysłowie, całą tą formę. Bardzo dużo jest miejsc w Japonii w parkach, przy świątyniach, w różnych miejscach takich turystycznych, w których zobaczymy na przykład ławkę pokrytą czerwonym suknem i czerwony parasol. I to jest takie miejsce, w którym właściwie wiadomo, że jak się. Usiądzie, zapłaci te 500 jenów to jest taka dość standardowa cena to ktoś nam przyniesie coś słodkiego i, i czarkę herbaty. Takie pawilony herbaciane, nawet o tym chyba pisaliśmy ostatnio mówiliśmy w naszej audycji o ogrodach japońskich. Można właśnie bardzo często spotkać i jednym z takich bardzo charakterystycznych jest pawilon w tym ogrodzie przy świątyni Todajdzi w Narze. I ten pawilon tam jest bardzo charakterystyczny, że to jest przy samym wejściu praktycznie do ogrodu, więc wypatrujcie koniecznie czerwonej ławeczki. No dobrze, żeby jakby tak podsumować, to praktycznie wszędzie, bardzo w wielu miejscach w Japonii można natrafić na tą ceremonię, mhm. a jeżeli ktoś chciałby jakąś taką pogłębioną edycję tego i bardziej w tradycję się zagłębić, no to po pierwsze, niech sobie poszuka po prostu w Google jakiejś fundacji tak. związanej z tym, mm. czy właśnie tak jak mówiłaś, związanej z, z buddyjskim klasztorem, czy może po prostu gdzieś w jakiejś miejscowości jest jakieś stowarzyszenie, mm. które się tą drogą herbaty tak. zajmuje i pewnie niejedno takie jest w Japonii, które ma anglojęzyczną stronę i Bardzo gdzieś tam ma w ofercie te swoje tradycyjne pokazy, no ale trzeba się przy takim pogłębionym, już tradycyjnym pokazie, trzeba się nastawiać na to, że to pewnie zajmie też dużo więcej czasu. To nie będzie takie napicie się i nie dostaniemy tylko czarki, no tylko, że właśnie przewodnik będzie nam tłumaczył wszystkie etapy. Pewnie musimy sobie zarezerwować właśnie z półtorej godziny półtorej. Czasu, może albo czasu, na to, żeby właśnie w tym uczestniczyć. No ale pewnie można się mnóstwa rzeczy nauczyć i poobserwować sobie z gracją właśnie Japończyków, którzy mają we te właśnie swoje te, te swoje tradycyjne zachowania. Ja myślę, że my możemy poprosić Martę, bo Marta wyjeżdża na rok teraz do Kyoto, żeby po prostu będąc tam, a przecież na pewno będzie miała dużo do czynienia z herbatą, może jakieś, zwróciła uwagę na jakieś dwa, trzy miejsca i na naszej grupie się za jakiś czas podzieliła taką rekomendacją. Postaram się, jeśli tylko będę miała czas, to, to postaram się popatrzeć. Dzięki. No, także ja jeszcze przypomnę i zareklamuję naszą grupę, jeżeli ktoś nas słucha i jakimś cudem go jeszcze na grupie nie ma. Grupa nazywa się Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie. Znajduje się na Facebooku, więc wejść tam można sobie przez odnośnik www.facebook.com, Ukośnik Grups, Ukośnik Japonia Budżetowo. I e, można tam wiele rzeczy zrobić, między innymi można wyszukać właśnie takie rekomendacje, o jakich sobie teraz rozmawiamy, ale ja też wrzucam zazwyczaj z wyprzedzeniem e, informacje o podcastach, więc też można od razu dowiedzieć się przedpremierowo, e, co tam będzie się w podcastach działo. Be można też, e, tak jak tutaj w czasie tej audycji, zadać swoje własne pytanie, dopytać się o coś, co nas frapuje. I tu przy okazji okazuje się, że załatwiliśmy ostatnie pytanie, bo jeszcze się właśnie Danuta pytała o rodzaj ceremonii herbacianej na zewnątrz, poza, poza pawilonem. Także tak jak wspomniałaś, można sobie pod tą parasolką na czerwonym. Cuknie I to jest taka, rozumiem, tradycyjna metoda tak, e, tak. kontemplowania sobie mhm. herbaty. Jest jeszcze jedno pytanie i myślę, że to dla Marty będzie podwójnie ciekawy temat, bo było pytanie o kimono herbaciane. Mhm. Bo wiemy, że ono jest trochę inne, zresztą odrobinę o tym opowiadała już Kinga Owczarska, w audycji wcześniejszej, więc jeżeli ktoś chce się dużo nauczyć o kimonii, dowiedzieć, to zapraszamy także do podcastu z wywiadem z Kingą. Ale właśnie, kimono herbaciane, o co chodzi? Może zanim przejdziemy do kimona herbacianego, jeszcze wrócę na dosłownie chwileczkę do tej, do tych spotkań na zewnątrz, bo herbata nie zamyka się tylko w pokojach. Bardzo często wychodzimy z nią na zewnątrz. Są formy przystosowane do odbywania się, można powiedzieć, w ogrodach. Są specjalne utensylia, które były tak naprawdę wymyślane, żeby można było robić herbaty na zewnątrz. Ale Czyli można... jakieś bardziej osłonięte palenisko, coś w tym stylu? Tak, nie wiem, czy kiedyś widzieliście, można wyszukać sobie w internecie, jak wygląda misonodana. Tak. Mhm. Jest to taki stolik, takie dwie jakby półki, tam się znajduje palenisko, jest taki stoliczek, który je łączy. I to było tak naprawdę wymyślone po to, żeby ci biedni obcokrajowcy, którzy tak nie mogą siedzieć, e, mogli na przykład w ogrodzie usiąść na krześle, i na tym krześle też przyjąć te tę herbatę i też jakoś w tym uczestniczyć bez skupiania się e, na tym, jak ich bolą nogi. To mi strasznie jakoś tak pasuje do tych angielskich dam tak, o piątej tak, tak. herbaty. Tak, ale można też po prostu wziąć nasze codzienne utensylia, znaczy codzienne jak codzienne, takie, których używamy zazwyczaj, i wynieść to w zupełnie piękne miejsce. Za trzy lata temu? Czas strasznie biegnie, strasznie się gubię. Yy, na moich pierwszych warsztatach herbacianych, letnich, co roku mamy takie intensywne, letnie warsztaty herbaciane, byliśmy w Szczawnicy. Szczawnica, piękne miejsce w polskich górach. Któregoś dnia stwierdziliśmy, że chcemy Poćwiczyć, chcemy zrobić herbatę na zewnątrz, w naturze. Więc wzięliśmy te wszystkie nasze maty. O Boże, nie. Na, na tą traszkę takie... Dunajcy. Nie. Nie, 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 nie. Wzięliśmy te nasze maty, zarzuciliśmy na ramiona, wszystkie nasze utensiliarze, zarzuciliśmy na ramiona, i poszliśmy do wodospadu, który której znajdował się nieopodal. Niewielki, taki górski, górski, strumyczkowy. Tam na dole jest takie zawsze oczko. Znaleźliśmy tam w miarę płaskie miejsce, przekopaliśmy je tak, żeby usunąć głazy. Jeden usuwaliśmy chyba z godzinę, bo okazał się być strasznie duży i chyba ze cztery osoby go wyciągały. Więc generalnie przemodelowali, przemodelowaliśmy trochę krajobrazu. Yy, ułożyliśmy maty. Wcześniej jeszcze posprzątaliśmy trochę to oczko, bo tam było mnóstwo jakiegoś plastiku, butelek, torebek, yy, więc tam trochę no oczyściliśmy, niestety. przemodelowaliśmy, teraz. rozłożyliśmy maty i tam ćwiczyliśmy. Więc jak najbardziej można y, robić to zupełnie w dziczy. Czy jakaś, jakiś specjalny termin nazwany, takie zewnętrzne cer no ceremonie? Nodate, no da. czyli formy spotkania w polu. A jeśli chodzi o ubiór herbaciany, rzeczywiście kimono herbaciane jest trochę inne, można powiedzieć, od tego, o czym zazwyczaj myślimy, mówiąc o kimonie, bo kiedy myślimy o kimonie, to bardzo często myślimy o, nie wiem, wielkich kolorowych wzorach, długich bardzo rękawach, e, zupełnie niesamowitych rzeczach. Natomiast ubiór herbaciany powinien być przede wszystkim skromny. Czy to będzie kimono, czy to będzie jofuku, czyli nasze zachodnie ubrania. Mm. Powinien to być strój specjalny. Jakby taki, w który włożymy trochę myśli, czyli nie jakieś tam pierwsze, lepsze dresy, t-shirt jakiegoś zespołu i, i lecimy. Nawet Jakkolwiek. japońskiego zespołu. Nie? Nawet japońskiego zespołu. Powinno być to coś bardziej przemyślanego. Klasycznym strojem japońskim na takie spotkanie jest kimono Iromuji czyli bez wzorów jednokolorowe. jednokolorowe te kolory zazwyczaj są przygaszone raczej niż jakieś jaskrawe Kimono takie powinno mieć jeden herb, jeden mon i to jest wtedy uważane za najbardziej najlepszy herbaciany strój. Mężczyźni zakładają jeszcze bardzo często hakama, czyli takie spodnie zakładane na kimono, które też troszkę podbijają formalność tego stroju. A czy jeżeli chodzi o gości, to to też jakieś reguły obowiązują, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o mistrza, to on po prostu jakby tym strojem ma nie, nie rozpraszać uwagi, mm -hmm. nie odciągać tej uwagi od herbaty, prawda? I mm -hmm. od, tego, od tej kontemplacji. A, a czy goście e, też mogą się, e, czy, czy muszą się ubierać tak skromnie, czy mogą się bardziej wyjściowo? Najlepiej ubrać? by było, e, jeśli gościem jest osoba, która praktykuje herbatę no to rzadko kiedy założę coś pstrokatego w wielkie wzory furisody i jeszcze nie wiadomo jakie dziwne co. Goście również starają się nie zwracać jakoś na siebie uwagi. Nie nosimy biżuterii, nie nosimy e, bardzo widocznych ozdób. Tak naprawdę jedyne ozdoby, które widziałam, to czasami jakieś bardzo drobne, delikatne kanzasie we włosach. Mhm. Ale też nie jakieś wielkie, zwisające, dzwoniące, nie wiadomo co tylko jakaś bardzo delikatna ozdoba, bo pamiętamy o tym, że w herbacie wszyscy jesteśmy równi i nie próbujemy się pokazać z tym naszym statusem, że och, mnie stać na takie nie wiadomo co, takie piękne, patrzcie, jak się pięknie mogę ubrać. Czyli to poniekąd jest taka trochę lekcja pokory. Bardzo. Tego też nas często uczy, mówi się o tym często w kontekście wejścia do pokoju, ponieważ wiele pokoi herbacianych ma tak zwane nijiriguchi. Czyli te malutkie przejście. Takie malutkie przejście, przez które trzeba się przesunąć na kolanach, a, które przypomina nam, że nieważne kim jesteśmy na zewnątrz, czy jesteśmy panem feudalnym, czy jesteśmy prezesem wielkiej firmy, e, zwykłym człowiekiem, nie wiem, sprzątającym ulicę, uczącym w szkole, nieważne kim jesteśmy, w pokoju herbacianym Wszyscy jesteśmy na równi. Nie ma lepszych i gorszych, bogatszych, biedniejszych. Wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi, którzy przyszli zaspokoić pewne potrzeby duchowe. Bardzo, bardzo ładna Ach. myśl na koniec, właśnie I, i, i ta informacja o tym wyjściu. Mi się kolejny raz nasunęło takie, takie porównanie z tym, co pamiętam z, z Polski. Z polskiej wsi, takiej prostej, że, że drzwi do izby były bardzo małe po to, żeby człowiek schodząc, jakby pochylał się i, i mówił to pochwalony i tak mhm. dalej. Więc poniekąd ten, ten patent u nas też niezależnie wymyślono, czyli ponownie mhm. ten motyw się pojawia. No właśnie, bo ludzie chyba w tych czasach trochę za bardzo um, gonią za pozycją, trochę za bardzo gonią za. Za luksusem i, i, yy, i zapominają, że, że wszyscy jesteśmy równi i. Mi, mi się nasunęło jeszcze tak. A, tak, jeszcze tak, tak <laughs> bo tak mówisz o, o tym, że w dzisiejszych czasach to nikt się nie interesuje, no, ale okazuje się, że się ludzie interesują. Coraz więcej jest tych ludzi, czy raczej jest to garstka i, i faktycznie jest to takie, że większość ludzi to nie obchodzi sobie tak w elitarnym tym gronie się rozwijacie i bawicie w to? Może niekoniecznie elitarnym, bo, bo zawsze staramy się nie myśleć o sobie jako, nie wiem, w wyższych stworzeniach. No, wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi, nieważne, czy uczymy się herbaty, czy nie. Pamiętajcie, nieważne, czy się uczycie herbaty. <grytanie> <grytanie> tak naprawdę już od czasów Likiu, czyli ten można powiedzieć szczyt herbaty i te początki herbaty skromnej, którą obecnie praktykujemy, nawet Rikiu mówił, że herbata umiera, że to jest tylko garstka ludzi. Przecież to wymrze w ciągu pokolenia, i tak przez cały czas się mówi, a ta herbata jakoś tak dalej ciągnie. My na pokazach już w Polsce często słyszymy pytanie: właściwie nie było ani jednego pokazu, na którym bym była. Żeby ktoś nie zapytał, a czy każdy Japończyk to wie, czym jest herbata, czy jakby tak rzucony na maty umiał zrobić? O oh my god, ja umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Bardzo niewielu. Bardzo często mówimy, że dla Japończyków herbata jest trochę jak dla nas taniec ludowy. Każdy słyszał, każdy widział wie, że istnieje coś takiego, może nawet gdzieś tam w którejś szkole, na którymś etapie edukacji miał styczność, nie wiem, tańczył tego Krakowiaka, czy innego Berka, czy, czy jakoś się zetknął. Chłopce wywijał. wywijał, może nawet. Ale nie każdy będzie wiedział, jak to zrobić. Ja bym nawet powiedziała, zresztą takie porównanie chyba wrzuciłam w tym naszym artykule, że nawet bardziej mi to porównało do dożynek, że mhm. jest taka Ceremonia, wiemy o ceremonia, bo to jest poniekąd mm -hmm. ceremonia tego stawiania snopka i wianka i, i cieszenia się że, się, że się potem, że się to wszystko udało. Więc jakby znamy te słowiańskie, niektóre stare, słowiańskie, no nasze, ale powiedzmy, że mają, mające różne takie korzenie, różne ceremonie i różne obrzędy, a wcale niekoniecznie ludzie je widzieli, prawda? Mm -hmm. I wbrew pozorom, my bardzo często, jak rozmawialiśmy, podróżując przez wiele prefektur, rozmawiając z ludźmi, oni uważali, że o wiele więcej, że tak powiem, takich dziwnych rzeczy typowo japońskich my do, doznaliśmy, mhm. bo szukaliśmy tego kontaktu, a oni, że przeżywają to swoje życie tak bardzo zwyczajnie i właściwie mhm. nie mają nawet czasu pomyśleć o tym, żeby y, gdzieś na jakąś. W ogóle Taki pomysł zupełnie oderwany od rzeczywistości, mhm. żeby w ceremonii herbacianej brać udział. Tak, to jest więc... trochę przykre, ale z drugiej strony, mimo wszystko, wydaje mi się, że jest to pewien. Czy ludzie, którzy się już decydują na, na udział w tym, czy, już jako gość, a mhm. nie mówiąc o tym, że uczyć się tej drogi jakoś tak już konkretniej. Mimo wszystko chyba mają jakieś głębsze potrzeby te duchowe, istnieje taka szansa. Na pewno musi być jakiś impuls, który nas zaprowadzi na tę drogę. Wielu jest, wiele jest osób, które przyjdą do nas, usiądą, powiedzą, że ach, było super. Ale nie wszyscy zostają. Nawet większość nie zostaje, ale po prostu dla niektórych to działa. Jak to nie zostaje? Bardzo bym chciała, żeby wszyscy ci ludzie, którzy byli u nas na jakichś pokazach, zasilili stowarzyszenie. A, w tym, w tym sensie. W tym sensie. No właśnie, to może to jest ten moment, gdzie możemy zapytać, czy jak wygląda rekrutacja do waszego stowarzyszenia? Wygląda tak, że zapraszamy zawsze. Ale w sensie można tak, jak ty zrobiłaś, po prostu zadzwonić do Was albo napisać na Facebooku, że jak marzę o tym, żeby coś z Wami porobić, chociaż jak najbardziej. nie umiem siedzieć w tej specjalnej pozycji, mm -hmm. bo mam, a, nie wiem, krążenie kiepskie. Mm -hmm. I wtedy jak najbardziej, oczywiście zawsze zapraszamy do nas. Zawsze potrzebujemy ludzi, którzy będą chcieli się zaangażować, a nawet jeśli niekoniecznie będą chcieli się zaangażować albo nie wiedzą, że będą chcieli się zaangażować, bo to też się może później okazać, Zapraszamy zawsze na otwarte pokazy. Najbliższy, który teraz będzie, to będzie bodajże 21 września w Służewskim Domu Kultury w Warszawie, Dzień Pokoju. W tym roku planujemy całkiem sporą imprezę, na której mnie już niestety nie będzie. Nas też nie. niestety nie będzie, ale może napiłem się wtedy bardzo dobrej herbaty na tej wanie. Ale zapraszamy zdecydowanie. Można się napić herbaty Zobaczyć, jak ją robimy, przeżyć z nami to spotkanie. No i oprócz tego, oczywiście, zawsze mamy drzwi otwarte dla, dla osób, które chcą do nas dołączyć. Nie organizujemy jakichś tur rekrutacji z straszną ilością dokumentów i motywacją do dołączenia do grupy. Czy dostaje się legitymacji i płaci składki? Jeśli już chcemy się bardziej za zaangażować. Po jakimś czasie rzeczywiście można zostać oficjalnie członkiem takiego stowarzyszenia. Płacimy wtedy składki, bo nasze stowarzyszenie też musi się z czegoś utrzymać. Oczywiście za każde zajęcia też płacimy. Musimy z czegoś opłacić wodę, herbatę, prąd i, i to wszystko. A coś podobnego do legitymacji pojawia się w momencie, w którym już dostajemy pierwsze, można powiedzieć, pozwolenia na naukę. Po japońsku to się nazywa Kyodzo. Dawniej wydawane były rzeczywiście jako pozwolenie na naukę, czyli mówiło się, że od tego i tego momentu ten i ten może uczyć się tego i tego. Obecnie są wydawane bardziej w momencie, w którym ta osoba już się tego nauczyła. Jest to pewien pewne świadectwo, że ta osoba rzeczywiście kroczy tą drogą i, i robi coś, żeby się zaangażować. I w naszej szkole, kiedy dostaje się taki pierwszy stopień, pierwsze pozwolenia, yy, u nas nazywane po angielsku Beginner's Kyojo. E, rzeczywiście dostaje się jakąś taką śmieszną plakietkę, e, legitymację, która mówi, jaki mamy poziom, bo też nie wszystkie, nie wszystko do góry powinniśmy widzieć. E, bardziej formalne rzeczy zostają jednak na, na później, na bardziej zaawansowane etapy tej drogi. Zwyczaj jest tam też wypisany nasz nauczyciel oficjalny, e, czyli na przykład jadąc w Japonii na jakieś warsztaty już oficjalne, e, pokazujemy taką kartę i wiadomo skąd jesteśmy, u kogo się uczymy, e, jaki mamy poziom i w jakich częściach możemy brać udział. No, no dobrze, czy jeżeli słucha nas jakiś sponsor również, który chciałby na swojej stronie napisać, że jest mecenasem japońskiej drogi herbaty Urasenkę, to też zapraszamy, zapraszamy. do kontaktu, przekażemy namiary i myślę, że taką współpracę również można Nawiązać e, myślę, że bardziej komer komercyjną. Myślę, że wszystko da się dogadać. Na naszej stronie na pewno pojawią się namiary na stowarzyszenie towarszawskie u Rosenkę Tan Sunsinkaj. Mm. E, myślę, że e, jeżeli ktoś będzie miał więcej pytań, to możecie też je e, kierować czy do nas, czy, czy, do, e, czy tutaj do naszego gościa. Planujemy, że za rok powtórzymy to spotkanie i wtedy porozmawiamy głównie o, o tym, jak, jak wyglądało zderzenie Marty z tą między innymi drogą herbaty bezpoś, bezpośrednio już na miejscu u źródła w Kioto. A zapraszamy was do śledzenia i mediów społecznościowych, i strony, i właśnie wydarzeń drogi herbaty, zarówno w Warszawie, bo my tu tak trochę czujemy się bardzo u siebie, ale też jak najbardziej krakowskiego oddziału, bo ten też dosyć, dosyć tak sprawnie działa w Krakowie. Także to wszystko podlinkujemy na naszym blogu i szukajcie linka w opisie tego odcinka. Bardzo serdecznie Marta, dziękujemy Ci, że odwiedziłaś nas tutaj. My nasze spotkanie, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, też rozpoczęliśmy od herbaty. Myślę, że możemy. Czas na też, kolejną. Tak, bo już też gadamy też dwie godziny. A Was też serdecznie zapraszamy, żebyście od tej pory na tą swoją filiżankę poranną, którą możecie od tej pory nazywać Asacia, trochę inaczej spojrzeli, że to jest troszeczkę głębsze doświadczenie niż tylko pobudka poranna. Ja także dziękuję bardzo. Za, za zaproszenie. Cieszę się, że mogłam trochę przybliżyć może temat, a może po prostu pogadać. Dziękujemy raz jeszcze. Ja jeszcze na sam koniec chciałbym polecić dwie audycje, bo dawno nas nie było. Być może chcielibyście posłuchać jeszcze czegoś, szukacie jakichś innych ciekawych podcastów. Pierwszy podcast prowadzi Martyna Sztaba i Ania Pięta. Podcast nazywa się też z japońska. Słuchajcie, nazywa się Muda Talks. Wiecie co znaczy słowo Muda? Słowo Muda po japońsku znaczy coś, co się niepotrzebnie zmarnotrawiło, czyli jakiś taki zbytek, który mógłby jeszcze mieć użytek, ale go wyrzucamy, bo uznajemy, że nie jest potrzebny, choć moglibyśmy go zachować, zatrzymać, bo jak najbardziej jeszcze. Nadaje się do użytku. I, I ten podcast dziewczyn jest o rzeczy ważnej w dzisiejszych czasach, czyli o, o tym, jak powinniśmy się zachowywać w, w świecie, gdzie właśnie za dużo jest tego konsumpcjonizmu, który prowadzi do kryzysu i gospodarczego, i klimatycznego, więc o takich rzeczach, jak właśnie o ekologii, o gospodarce obiegu zamkniętego. No i jak dziewczyny same mówią o, o tym, jak ratować świat. Także do dziewczyn z Muda Talks, Was zapraszam. Również link do tego podcastu będzie w opisie. Natomiast drugi podcast, który do którego chciałbym Was zaprosić, to jest nasz podcast, dlatego że już w przyszłym tygodniu będziemy startować z zupełnie nowym projektem. Postanowiliśmy troszeczkę go oddzielić od podcastu o Japonii, a to dlatego, że będzie on wykraczał poza Japonię, będzie mówił o Azji, o całej Azji, a konkretnie o kuchniach azjatyckich. I będziemy zapraszać do tego naszego podcastu gości, którzy będą opowiadali właśnie o Jakimś azjatyckim jedzeniu. Pewnie japońskie akcenty też się tam pojawią, więc jeżeli nie tylko interesujecie się Japonią, ale ogólnie Azją, albo ciekawi Was właśnie tematyka azjatyckiego jedzenia, to bardzo Was do tego podcastu zapraszamy. I startujemy A już niebawem. Nazywa się? A podcast nazywa się Azjem, i tutaj szybka zajawka tego, o czym będziemy mówić. Azja wiem. Az Azję. mama nas nie nauczyła, żeby nie gadać przy jedzeniu. A więc będziemy gadać. Tuchnie Azji. Niewymuszona atmosfera. Oświadczeni goście, którzy zjedli zęby na azjatyckiej kuchni, ci, którzy karmią Was na co dzień, na festiwalach, na nocnych targach, w swoich futrakach, w swoich restauracjach a także kulturoznawcy, w mniejszości ze swoimi potrawami i zwyczajami i podróżnicy ludzie, którzy w Azji spędzili pół życia www.azjem.com Subskrybujcie już Subskrybujcie dzisiaj już dzisiaj już dzisiaj już dzisiaj Pierwsze odcinki już w sierpniu, już w sierpniu, już w no, zabrzmiało jak zupełnie jak horror, już na końcu. I tak, jak było powiedziane, zapraszamy Was do subskrypcji na platformach podcastowych, na Spotify'u, również na naszym YouTubie. Startujemy już niebawem. I kolejny odcinek o Japonii e, też już niedługo. Co prawda sezon mamy wakacyjny i trochę nas to leniwiło i tak jak Aśka wspominała, również będziemy wyjeżdżać we wrześniu na wakacje, ale postaramy się jeszcze w sierpniu i wrześniu kolejne odcinki Wam wypuścić, więc pamiętajcie o subskrypcji. To tyle na dzisiaj. Cześć, cześć. Cześć. Cześć.